Pan Jezus jest dzisiaj u swoich przyjaciół. U Marty, Marii i Łazarza. Ufamy, że jest tutaj. I że ta Ewangelia się spełnia i że kiedy przychodzi do nas, to znajduje nas w takiej samej dyspozycji względem Niego, jaka była w tej Trójce Rodzeństwa. Jezus, nawiedzając nas, ma taką ufność, że znajduje się w gronie przyjaciół. To słowo Betania, ono ma cały szereg różnych znaczeń, ale jedno z najpiękniejszych, jeden z najpiękniejszych desygnatów tego słowa to jest dom ubogich. Dom ubogich. Nic nie wiadomo o tym, żeby to rodzeństwo miało nie wiadomo jakie dochody i zasoby. Maria wyraźnie zachowuje się jako ktoś, kto raz w życiu dostał naczynie z olejkiem, którego nigdy już pewnie w życiu nie dostanie i przechowuje, nie? Przechowuje skarb na jakąś wyjątkową okazję i ta okazja nadeszła. Więc to jest raczej uboga rodzina. Dobrze by było się w tym obrazie odnaleźć. Myślę, że to jest realne pytanie do nas, do Kościoła, który tworzymy. Jakie znaczenie w naszym życiu ma to słowo ubóstwo? W jaki sposób gospodarzymy majątkiem, który mamy, pieniądzem, który mamy, na co wydajemy w Kościele pieniądze, na ile jesteśmy tym Kościołem, o którym Franciszek tyle razy powiedział, że pragnie Kościoła ubogiego dla ubogich. Dom ubogich. I to, co najważniejsze, i co najbardziej uderza w tym wydarzeniu, to to, że ci ubodzy zachowują się wobec Jezusa z niesłychaną hojnością. I ta hojność ma kilka wymiarów. Jest najpierw hojność tego, co w Kościele nazywamy diakonia, posługa. Marta posługiwała. To jest, tak jak znamy Ewangelię, to jest charyzmat Marty. Marta jest figurą życia aktywnego w Kościele, ale właśnie jest figurą takiej aktywności, która jest zawsze służbą. I ona się w tej służbie spala, w tej służbie dla Jezusa jest hojna. Urządziła dla Jezusa ucztę, czyli przyjmuje Go z największą możliwą hojnością, na jaką ją stać, i usługuje, angażując całą siebie. To jest bardzo ważny wymiar życia Kościoła, diakonia, posługa. Dalej jest Maria, no, której hojność jest szalona. Judasz szybko przeliczył cenę tego olejku na 300 denarów. No, to jest roczna pensja. To jest roczna pensja. Nie wiem jak wy, ja tam nigdy nie miałem takich kosmetyków.
ogóle nie wiem, ile to jest dzisiaj roczna pensja, taka średnia, powiedzmy 2,5 razy 12, nie? Któraś z pań miała kiedyś takie kosmetyki? Nie widać. Wylała mu ten olejek na nogi. W zapisie mateuszowym, równoległym, też opowiada o tym wydarzeniu, jest przynajmniej tyle, że wylała mu na głowę. Ale na stopy, roczna pensja. Znaczy, Maria jest wyraźnie osobą, która nie liczy, tym się różni od Judasza. Nie, Judasz szybko policzył, ona kompletnie nie liczy. Kościół patrzy na Marię i uczy się od niej hojności modlitwy, gdyż ten olejek, który zapachem wypełnił cały dom, w całej tradycji, w egzegezie Kościoła ten olejek jest właśnie symbolem modlitwy. Taki zwyczaj u benedyktynów, kiedy przychodził do nich ktoś w gości, to opat miał obowiązek właśnie wykonać ten gest, namaścić mu stopy olejkiem. I kiedy opat wykonywał tę czynność, to cała wspólnota modliła się za gościa, za przybysza. Więc nie tyle witali go zapachami wyjątkowymi, tylko modlitwą, która była modlitwą przyjęcia. A olejek był tylko symbolem tego, jak ta modlitwa ma być hojna. Więc hojność modlitwy Marii. I to jest to, do czego my jesteśmy wezwani. Kiedy zaczynamy się modlić, jesteśmy wezwani do hojności. Ta hojność dotyczy tego, co dzisiaj jest w naszym świecie najcenniejsze, to znaczy czasu. Daj Bogu czas. Najlepszy, zarezerwowany specjalnie. Właśnie taki, który ustrzegłeś, tak jak Maria, z myślą, nie, to jest na wyjątkowe okazje. Nie. I daj Bogu czas właśnie z taką hojnością, nie wymierzając, nie. 5 minut, basta, wystarczy. Więc obok hojności posługi, diakonii, jest hojność modlitwy. Można by rozszerzyć, powiedzieć także modlitwy, która jest liturgią. I wtedy mamy drugi bardzo ważny filar życia Kościoła. Diakonia, liturgia. Ci z nas, którzy mają w swoim życiu przeszłość oazową, tak patrząc po was, to widzę dużo moich rówieśników, to pewnie macie, to wiedzą, że oprócz tych dwóch jest jeszcze trzeci ważny filar i on się nazywa martyria, czyli świadectwo. I to jest hojność w Betanii, hojność po stronie Łazarza. Łazarz jest nam pokazany jako świadek. Świadek, który jest tak wyraźny, który jest tak czytelny, że przeciwnicy Jezusa uważają go za wielkiego nieprzyjaciela. I tak jak zamierzają zgładzić Jezusa, tak zamierzają po raz kolejny pozbawić Łazarza życia. Łazarz jest wielkim świadkiem, bo Łazarz sobą pokazuje, kim jest Jezus. Łazarz sobą pokazuje, co przyjęcie Jezusa w twoim życiu sprawia. Łazarz przez sam fakt, że się pojawia, mówi: byłem trupem i żyję. Się w rozmaitych szkołach ewangelizacji uczy ludzi przygotowania świadectwa, to uczy się najprościej właśnie tego. Powiedz, kim byłeś przed spotkaniem z Jezusem, a potem powiedz, kim jesteś po spotkaniu z Nim. Co się w twoim życiu zmieniło,
momencie, kiedy spotkałeś Jezusa. Łazarz mówi sobą, przed spotkaniem z Jezusem byłem nieżywy, ale spotkałem Jezusa i żyję. I jest w tym tak hojny, że to jego świadectwo grozi mu śmiercią. Nie? Więc dom ubogich, w którym wszyscy zachowują się z niesłychaną hojnością, to zasadniczo nie dziwi. Na pewno każdy z nas zna ludzi, którzy od niego są ubożsi i zawstydzają go swoją hojnością. To nie dziwi. Jak czytamy 25 rozdział Mateusza, w którym Jezus mówi, byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić, byłem nagi, przyodzialiście mnie, byłem przybyszem, przyjęliście mnie. To mówi to do owiec, nie do kozłów. Nie? Mówi do tych, którzy są uznani za słabszych. To jest reguła. Nie? Jest dom ubogich, którzy okazują się niesłychanie hojni. I ta hojność to jest właśnie hojność diakonii, modlitwy, liturgii, świadectwa, martyrii. To są te trzy filary, na których Kościół stoi. Nie? Takie filary, które wykreślają kościelną tożsamość. I gdybyśmy się zapytali, skąd ta hojność się w nich bierze, skąd ta hojność posługi, skąd ta hojność modlitwy i skąd ta hojność świadectwa, to nie ma na to żadnej innej odpowiedzi, jak ta, która jest zawarta w słowie miłość. Miłość. Bo to jest grono przyjaciół Jezusa. I ta przyjaźń, która jest miłością między nimi, ona się musi wypowiedzieć taką hojnością. Miłość jest tą cnotą, tą postawą, która nie ma umiaru. Dlatego miłość się zachowuje właśnie tak, jak Maria, jak Marta, jak Łazarz. Takie jest lustro dzisiejszej Ewangelii, w którym trzeba, żebyśmy się przejrzeli, każdy z nas i my jako Kościół. Takie piękne lustro. A ciąg dalszy nastąpi po mszy świętej.